Szanowni, chciałem omówić zadania, które żeśmy rozwiązywali na dzisiejszym kółku matematycznym. No i chcę zacząć od takiego słynnego zadania. Za chwilę zobaczycie, dlaczego ono jest słynne, a ono pochodzi z ligi zadaniowej w ten ubiegły weekend, który się właśnie skończył. Tak? Mamy znaleźć wszystkie trójki liczb rzeczywistych, które spełniają poniższy układ równej. No i może wspomnę jeszcze, że liczby rzeczywiste to są, można powiedzieć, wszystkie liczby. Mamy liczby całkowite, potem liczby wymierne, które są stosunkami liczb całkowitych, ale to nie są wszystkie liczby. Są jeszcze liczby rzeczywiste. No więc tym razem po prostu to A, B i C nie musi być całkowite. No i jak można spróbować podejść do tego rozwiązania? No, przekształcić jakiś warunek na te liczby A, B i C, tak? Taki, który nie wymaga rozwiązywania tych równań, krok po kroku. No i ten warunek można znaleźć w taki sposób, żeby pomnożyć drugie równanie stronami przez 2. No, po prawej stronie dostaniemy 44, a po lewej 2A plus 4B plus 8C. No, pamiętacie ten analog z wagą, jeżeli dwa razy zwiększymy, na razie jest tak, że po lewej stronie są odważniki, jeden odważnik A, dwa odważniki B i cztery odważniki C, a po prawej są 22 jednostkowe odważniki. No jeżeli teraz dwa razy zwiększymy liczbę odważników po prawej, no to musimy dwa razy zwiększyć liczbę odważników po lewej, czyli dostaniemy tyle. No i odejmując to równanie od pierwszego, no dostaniemy tak, a kwadrat minus 2a, dodać b kwadrat minus 4b, dodać c kwadrat minus 8c i to będzie 23 minus 44, czyli 21, a to wszystko można przekształcić po lewej stronie w taki sposób, że a kwadrat minus 2a, no to jest prawie a minus 1 do kwadratu, tak? Potrzebna byłaby jedynka, trzeba ją dodać i odjąć. Tutaj by było b minus 2 do kwadratu, gdybyśmy mieli jeszcze 2 do kwadratu, czyli czwórkę, trzeba ją dodać i odjąć. No a tu by było c minus 4 do kwadratu, tak? Bo 8 to jest 2 razy 4. Byłoby, gdybyśmy mieli 16, to trzeba ją dodać sobie i odjąć. No i to będzie oznaczało po prawej stronie będzie minus 21, no a tu będzie a minus 1 do kwadratu, dodać b minus 2 do kwadratu, dodać c minus 4 do kwadratu, no i minus 16 i 4 i 1, czyli minus 21. Minus 21 i minus 21 się uprości. No i dostajemy taki warunek, że a minus 1 do kwadratu, dodać b minus 2 do kwadratu, dodać c minus 4 do kwadratu, to jest 0, no i to może być prawdziwe tylko wtedy, jeżeli a równa się 1, b równa się 2 i c równa się 4, jeżeli rozwiązanie ma być w liczbach rzeczywistych. No i sprawdźmy, zobaczmy, czy to się da sprawdzić. Boję się, że się może nie dać, bo jak się nagrywa, to ja, o, dobra. Sprawdźmy. No policzmy a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat, to jest 1 do kwadratu plus 2 do kwadratu plus 4 do kwadratu, 1 plus 4 plus 16, jest 21, wcale nie 23. Podobnie a plus 2b plus 4c, to jest 1 plus 2 razy 2 plus 4 razy 4, to znowu jest 21, a więc nie 22, czyli otrzymaliśmy formalnie jakieś rozwiązanie, ale to rozwiązanie nie spełnia wyjściowych równań. No i to jest zadanie o tym, że zawsze trzeba na samym końcu, jak się otrzyma rozwiązanie, to podstawić i sprawdzić, czy nasze rozwiązanie spełnia wyjściowe równanie. Gdyby nie spełnia, to znaczy, że nie ma takich liczb rzeczywistych, które to równanie spełniają, bo musiałyby spełniać taki warunek, co przekłada się na ten warunek, a z drugiej strony takie liczby nie spełniają tego równania. No więc to jest taka pułapka, równanie z pułapką. Gdyby było rozwiązanie, to można by było dojść do niego, gdyby istniało rozwiązanie tego układu równań,
to można by było dojść do niego tymi przekształceniami. Te wszystkie przekształcenia są prawidłowe. No, ale pod warunkiem, że istnieje rozwiązanie. No, a jeśli rozwiązanie nie istnieje, to otrzymane w wyniku tych prawidłowych przekształceń rozwiązanie nadal nie będzie rozwiązaniem tego równania. Kolejne zadanie wygląda tak. Marek gra ze swoim kolegą w grę, w której obaj wykonują na zmianę ruchy. Na początku na stole leżą 43 karty i ruch polega na zdjęciu ze stołu jednej, dwóch, trzech lub czterech kart. Wygrywa ten z graczy, który zdejmie ostatnią kartę i wiedząc, że zaczyna Marek, rozstrzygnie, który z graczy będzie mógł wygrać, niezależnie od tego, jakie ruchy zrobi jego przeciwnik. No, to zadanie rozwiązywaliśmy w nieco innej wersji z nietoperzami na ćwiczeniach z myślenia. Ja tu przedstawiłem taki diagram. Powiedzmy, że nie, jest 40, nie są nie 43 karty, tylko 23. Tu jest zero. Wszyscy dążą do tego, żeby wziąć ostatnią kartę i przejść przez tą linię zero, czy wszystkie ostatnie karty. No. Może to zrobić zawodnik, który zostanie na pozycji takiej, że będzie miał jedną, dwie, trzy lub cztery karty w ręku. Tak? Jak zabierze cztery, to będzie miał, zostawi zero i wygra. Tak? No więc nigdzie tu nie możemy wpuścić przeciwnika. No jak najlepiej go nie wpuścić? No umieścić go z pięcioma kartami, bo z kolei wtedy ile by kart nie wziął, jedną, dwie, trzy lub cztery, to zawsze zostawi nam tyle, że my możemy wygrać. No a jak zmusić jak zapewnić sobie taką konfigurację, w której zawsze będziemy mogli zostawić przeciwnika z pięcioma kartami, no a no w poprzedniej zostawić go z dziesięcioma. Znowu, jak zostanie z dziesięcioma, to ile by z tych kart nie wziął, jedną, dwie, trzy lub cztery, zawsze zostawi nas w takiej pozycji, że będziemy mogli zostawić mu pięć kart. No i tak dalej, i tak dalej. No i widać, że Marek, mając 23 karty, może wygrać, biorąc trzy karty, tak? Raz, dwa, trzy i zostawiając przeciwnika z 20 kartami, no i dalej już, tak jak żeśmy to przed chwilą sobie opowiedzieli, dalej już przeciwnik nie ma szans, jeżeli Marek wykona prawidłowo ten pierwszy ruch. Tak wygląda wygrywająca strategia w tej grze. No i trzecie zadanie, to jest tym razem zadanie z tego arkusza przygotowawczego. Liczba n jest liczbą naturalną i udowodni, że n do trzeciej minus n jest podzielne przez 6, albo że n do czwartej minus n kwadrat jest podzielne przez 12. No, n do trzeciej minus n to jest n razy n kwadrat minus 1. Tematem w ogóle tego weekendu były wzory skróconego mnożenia. No, więc skorzystamy z nimi i n kwadrat, z nich i n kwadrat minus 1 przedstawiamy jako n minus 1 razy n plus 1. Można to przepisać ładnie jako iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych. Iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych na pewno dzieli się przez 3, bo któraś z nich musi się dzielić przez 3. No bo co 3 liczby jest kolejna liczba, która dzieli się przez 3. No i poza tym jedna z nich co najmniej musi być liczbą parzystą. Tak? No, jeżeli n jest liczbą parzystą, to te dwie są nieparzyste. Jeżeli n jest liczbą nieparzystą, to te dwie są parzyste. No, ale jedna z tych trzech musi być liczbą parzystą, bo co druga liczba jest parzysta. No, jeżeli jest liczbą parzystą, to dzieli się przez 2. Powiedzieliśmy, że ten iloczyn dzieli się także przez 3, no, czyli dzieli się przez 2 razy 3, czyli przez 6. No, a co w przypadku n do czwartej minus n kwadrat? No, podobnie, tylko tym razem tutaj zamiast n jest n kwadrat. No i to, że się dzieli przez 3, to wiemy. Teraz dlaczego musi się dzielić przez 4? No, jeżeli n jest liczbą nieparzystą, to n minus 1 i n plus 1 są liczbami parzystymi. Każda z nich dzieli się przez 2, czyli ich iloczyn dzieli się przez 4. 3 razy 4 to jest 12. No, ale jeśli n jest liczbą parzystą, no to dzieli się przez 2. No to n razy n dzieli się przez 4, bo każde z n dzieli się przez 2, czyli znowu taki iloczyn dzieli się przez 4
poprzednio powiedzieliśmy, że musi się dzielić przez 3, czyli musi się dzielić przez 4 razy 3.